Dzień dobry przy mikrofonie Agnieszka Jucewicz, a moim i państwa gościem jest dzisiaj Konrad Aksinowicz, reżyser, scenarzysta, muzyk, twórca takich filmów jak Zamiana, spirali i Powrót do tamtych dni. Witam serdecznie wszystkich. I o ten ostatni film chcecie pytać. Miał co prawda premierę w 2021 roku, ale można go obejrzeć na różnych platformach. Ja go wczoraj obejrzałam jeszcze raz, po raz czwarty. Na platformie Nowe Horyzonty. Jakbyś miał opisać, o czym jest ten film, komuś, kto nigdy nic na jego temat nie słyszał, nie widział teasera, nie wie, o czym jest. Powiedziałbym, że jest to film o latach 90., w którym to chłopiec 12 wychowuje się z ojcem alkoholikiem. Coś jeszcze byś dodał? To jest taki naj, najszybszy synopsis z tego, a jak powiedza Steven Spielberg, jeżeli można opowiedzieć film, w 10 sekund to znaczy, że będzie z tego kino. Jeżeli się wiesz, nie zamocić za bardzo, bo mógłbym powiedzieć, jest to psychologiczna podróż, nie? Ale oczywiście jest to też pewnego rodzaju nostalgiczny, jest nostalgiczny powrót do czasów lat 90. I do tego czasu, w którym wszyscy, wszystkie osoby, które żyły tam, były po prostu obywatelami tego świata. I przy okazji problem alkoholowy, który. Jest inaczej pokazany, bo jest pokazany z perspektywy młodzieńca, z perspektywy jego przyjaciół i tej całej otoczki. Takiego filmu nie było, dlatego bardzo chciałem go zrobić. I się udało. No, ludzie oglądają cały czas, robi to same wrażenie. Myślę, że będzie robił jeszcze przez kolejne 20-30 lat. Jest, jest, tak jak powiedziałem, jest to taka skończona forma jakiegoś takiego programu komputerowego, że kiedy to oglądasz, to coś na pewno zostaje. I bardzo się cieszę, że to się udało zrobić. Ale ty nigdy nie ukrywałeś tego, że to jest też twoja historia. Naprawdę, ten młodzieniec, ten chłopiec, to jesteś ty. Twój tata ma tak samo na imię jak filmowy tata. To jest to samo osiedle Szczepin we Wrocławiu. Na końcu tego filmu możemy oglądać zdjęcie twoje z rodzicami z nadmorza. W którym momencie postanowiłeś, że ty chcesz zrobić taki bardzo mocno autobiograficzny film? Od początku ch chciałem, żeby, żeby to było jak najbardziej związane ze mną, ponieważ czułem, że mam wszystkie odpowiedzi reżyserskie na to, jak to pokazać. I gdybym jeszcze bardziej odszedł, gdyby się pojawił strach i bym bardziej zaczął kamuflować te postaci, i nie byłyby hybrydami, tak jak teraz są, to, to czuję, że, że mogłoby się coś wydarzyć, jak taka wiesz, reżyserska. Fantasmagoria, w momencie. Że jakieś przekłamanie by się stało. Że żeby po prostu byłoby coś jeszcze bardziej filmowego, niż powinno być akurat w tego typu filmie. Bo bardzo łatwo jest przełamać tą strukturę, jak robiąc film. Szczególnie kiedy, kiedy jest tyle pomysłów i człowiek by chciał tak naprawdę opowiedzieć kilka filmów naraz, bo dostaje nieczęsto możliwość zrobienia takiego filmu, w ogóle filmu. To mi pomogło bardzo, żeby być pewny. To, to jest fajne słowo. Pewny, że, że to jest na pewno tak, jak było. Czyli jak na przykład miałem zrobione moje mieszkanie w, w Hali, bo mieszkanie nie było prawdziwe, tylko było wybudowane na nowo. Ale było dokładnie takie od i no było od odzysłowowaniem tego mieszkania, w którym mieszkałem. Było, mieszkałeś. ale na początku, jak wszedłem, okazało się, że zrobili błąd i ścianki... Przedpokoju są dwa razy większe, czyli po prostu z mieszkania 39-metrowego zrobiło się 60-metrowe mieszkanie, bo był taki projekt wcześniej, ktoś tego nie sprawdził. No i przyszedłem na plan i zobaczyłem to i, i powiedziałem, że kategorycznie nie. Czyli miało e, być dokładnie tak jak. E, tak, był. Ponieważ, ponieważ klaustrofobia tego miejsca e, też miała mi pomóc później, żeby ten leżący alkoholik był. Nie do przejścia, że na przykład, jakbym miał 60-metrowe mieszkanie, to można byłoby go ominąć na przykład, prawda? A tak to nie, nie można go ominąć, trzeba obok niego przejść. Teraz tak, jak, jak już mieliśmy to zrobione tak, jak chciałem, podobnie było z, z elementami scenografii. Ja potrafiłem powiedzieć dosłownie, że akurat tego typu urządzenia nie miałem w domu i, i, i raczej nie chciałbym go mieć teraz. I znowu to dało taką spójność tego mieszkania, że te rzeczy, które były, były takie, jak ja pamiętam w domu. Gdyby na przykład było więcej tych rzeczy, na przykład byłaby suki wirówka, ale byłaby też pralka, bo byłaby i kolejna sukowiórka, to okazałoby się, że, że jest to. Już za dużo jest taki wiesz, Miszmasz, połączenia wszystkiego tego, co pamiętamy, ale już nie byłoby to prawdziwe, jeśli chodzi o to mieszkanie. Mm -hmm. Więc ja potrafiłem powiedzieć, nie, tych książek nie miałem, a możecie znaleźć mi takie te cztery encyklopedie, które wszyscy mieli, bo akurat je miałem. No i, i to dało mi jakąś taką możliwość zobaczenia, że to jest prawdziwe i później ludzie też zauważyli to, że, że wow, czułam się, czułam. Ty mówisz o scenografii, a ja mówię teraz o scenariuszu, o hmm. ja co tam się w ogóle wydarza, że to jest taki film szalenie autentyczny. No, jakby nie ukrywam, też dzielimy to doświadczenie, w sensie ja się wychowałam w domu z podobnym problemem do twojego, i obejrzałam ten film, tak jak mówiłam na początku, wczoraj jeszcze po raz kolejny. I byłam sama pod wrażeniem tego, jakie na mnie ono robi wrażenie, że jakby nic nie traci na tej emocjonalności. Jak ty uzyskałeś tą właśnie autentyczność? Bo mówiłeś teraz o, o scenografii, tak? tak, tak, tak? Ale też mhm. chodzi o taką emocjonalną prawdę w tym mhm. wszystkim. Ty bardzo długo pisałeś ten scenariusz, prawda? To, że pisałem długo ten scenariusz, wynikało z, ze struktur, które mamy w kinematografii, że ja na, na początku napisałem go w postaci filmu trzygodzinnego. Miało być tam losy bohatera, który ma 40 lat i flashbacki osoby, która ma 12 lat. Miał, miał być to przekrój różnych terapii, która doprowadza go do pewnego rodzaju oświecenia. Rozumiem, że o sobie mówisz. W jakiś sposób tak, ale myśląc o, o, o problemie dorosłych dzieci alkoholików, czułem, że żeby to dopowiedzieć, to warto byłoby pokazać też drugą część tej historii, gdzie... Ten dorosły mężczyzna cały czas boryka się z, z życiem, a nawet nie wie, dlaczego tak się dzieje. Mówisz o ojcu. O Tomku, o, o synie, że, że, mm -hmm. że, że ten chłopak, który miał problemy ze swoim ojcem, teraz nie wie, dlaczego ma problemy ze sobą, ma problemy z życiem w ogóle. To mnie bardzo interesuje. To mnie bardzo w ogóle interesuje, do, do dziś nawet. Natomiast w związku z tym, że jest to taki nieprzyjemny temat i y, wiele podmiotów finansowych dosłownie mówili nam, że alkoholista to nie jest target, że to nie jest podliwe, <grym że... Że, <grym że śmieję się, ale w tym kraju powiedzieć coś takiego, to... <grym> no wiesz, są, struk są struktury komercyjne, gdzie Alkohol jest fajny, jeśli promujemy zabawę, jest fajny, kiedy można opyć o Sylwestrze, albo o wypadzie, albo w ogóle w scenach jest wesoło, kiedy ktoś pije a, a tutaj tak naprawdę jest to trochę opowiadanie bolesnej prawdy, czym jest alkoholizm w ogóle. I to opowiadane nie z punktu widzenia jakiegoś intelektualisty, alkoholika, który w związku z tym, że potrafi pisać, jak Bukowski na przykład, opowie nam teraz historię, jak to jest być intelektualistą, który pije i zadaje się z kobietami, i przeklina, i to jest okej. Okay. To tutaj okazuje się, że jest to opowiedziane z punktu widzenia bezbronnego 12-latka, który tylko opowiada, że tak było. No. Ja często na tych spotkaniach filmowych miałem takie pytanie od widzów. Dlaczego pan nam nie daje takiego oddechu? Że, że pan tak dużo w momencie tych scen daje takich niemiłych. To, to się tak trudno ogląda, szczególnie ta scena z tapsną półką i on to jest takie długie. I no to ja wtedy mówię, że. Proszę Państwa, film trwa godzinę, 40 minut. Tak naprawdę sceny z alkoholikiem zaczynają się od 50 minuty, czyli tak od połowy filmu. A ty a, to miałeś a, przez 20. A wszyscy, a wszyscy, którzy mają z tym problem, mają to mieli to przez, przez lata. Więc to, że mogli być Państwo w niekomfortowej sytuacji przez parę minut, myślę, że tylko dobrze zrobi Wam i też osobom, które się trochę bały tego filmu, bo są osoby, które przez długi czas nie widziały tego filmu, bo wiedziały, że on istnieje, a w końcu po, po latach, po roku, zobaczyły go i napisały do mnie, że przeżyły ten sam dreszcz i poczuły, że to nie było takie jednostkowe, a jednak wszyscy przeżywali to podobnie. To jest fenomen tego filmu. Że wiele osób mogło przeżyć to na nowo. Osoby, które nie miały doświadczenia z, z alkoholizmem takim i w ogóle alkoholizmem, i osoby, które naprawdę to przeżyły. A ty jak to przeżyłeś? Bo jak to w ogóle, jak to jest możliwe wrócić tak bardzo do tego świata swojego dzieciństwa, które było tak, jakie było? Obciążone alkoholizmem ojca, współuzależnieniem mamy, dbaniem o dom, bo ty jako dziecko często byłeś tym pilotem tego samolotu bez jednego skrzydła. Jak to było dać je wrócić na to swoje osiedle, w ten sam klimat? Pamiętam, że kiedyś mówiłeś mi, że, że ty poszedłeś jak na wojnę. W jakiś sposób to było magiczne, że w ogóle mogę to kręcić u siebie tak, tak blisko, że mogę kręcić to na swoim podwórku. Bardzo mi się to podobało, że, że mogę odtworzyć ten czas. Dużo znajomych przychodziło na plan filmowy, których nie widziałem po 20-30 lat, nie wiedząc nawet o czym jest film, bo wiele osób było przekonanych, że jest to film o latach 90-tych i tyle, więc ja potrafiłem wjeżdżać na ósme piętro, gdzie kręciliśmy trudne sceny ze zworniką książki, która biega ze sztucznym nożem, uciekając przed, uciekając przed przemocą. I mogłem zjechać tą windą na podwórko, gdzie byli przyjaciele, i sobie o, o, gadaliśmy, jak, jak było fajnie w latach 90. i w ogóle jak fajnie było się spotkać. Więc były momenty dla mnie, które były magiczne. I też filmowe, jako filmowiec. Ja pierwszy raz poczułem, że mam tyle kontrolę nad tym materiałem, że mogę wykorzystać te intuicyjne środki, których się uczyłem oglądając filmy innych mistrzów, żeby stworzyć ten suspens, terror i horror. I, I to kiedy człowiek w końcu to za, zaczyna pojmować, że ma to w sobie, i że jest to wymienne przynajmniej dla, dla mojego bycia jako reżyser, to było bardzo komfortowe. Mi się Czyli przejąłeś kontrolę nad czym Nad czym kiedyś, jako mały chłopiec, kompletnie nie miałeś żadnej kontroli? Tak, z pewnością, tak. No dobrze, a to spotkanie ze znajomymi, ta magia, o której mówisz swojego siedla, to ta fajna część, a ta niefajna? Niefajną częścią jest to, że, że o czymś takim opowiadam, że akurat jest to moja część historii. Można byłoby się spytać, dlaczego ja. Był moment w filmie, kiedy... Maciej Sztur jest z chłopcem w, w kuchni i wywala się, bo jest zupa. W ogóle wiele osób myślą, że to są żygi, bo akurat to była taka zupa, która wyglądała jak żygi, jakiś gulasz. Fasolowa. To akurat się stało właśnie niechcący, że, że akurat taka była zupa. Ale, ale on po prostu w tym ujęciu z Teodorem zaczął improwizować i kiedy się przewrócił, powiedział, że, że może wiesz co, może mnie weźmiesz tak, a tak na czworaka szedł. No to tego nie było w scenariuszu, a ja pamiętam jak ja pięcioletni takiego ojca przeprowadzałem na czworakach i, i, i to było mocne, bo teraz oglądasz to na żywo, jest to rejestrowane w, w tej chwili, nie masz w ogóle nad tym kontroli, bo nie powiedziałem o tym, że tak ma się wydarzyć, a to oglądasz i nie dość, że to co się dzieje jest Prawdziwe to jest jeszcze tym, co człowiek przeżył. To, to, to był jeden moment, kiedy, kiedy byłem bardzo zestresowany tym, co widzę na ekranie. Nie? I co jest z tobą działo? Co zrobiłeś? I znowu ci powiem, że byłem podekstowany, że, że coś takiego jest, że coś takiego się dzieje, bo wiedziałem, że ta scena będzie bardzo mocna. Uwierz mi, nie miałem czegoś takiego, że, że, że miałem jakieś załamanie, płakałem, musiałem pójść w kąt, po prostu to osoby obok mnie widziałem, że płakały, przeżywały to. Ja, ja myślę, że byłem na jakiejś takiej adrenalinie, żeby, żeby zrobić to jak najlepiej w, w tak krótkim czasie, bo jednak te filmy się robi teraz krócej niż kiedyś. I ile miałeś czasu na zrobienie tego filmu? Chyba z 30 dni. A miałeś jakieś wsparcie w tym czasie? Psychoterapeutyczne e, na przykład? No, coś takiego, co by ci pozwoliło przejść przez ten... Chodziłem na psychoterapię we Wrocławiu u, u takiej pani, nikt o tym nie wiedział. Ale bardziej... W tajemnicy chodziło. W tajemnicy, tak. Ale bardziej robiłem to po to, żeby móc mówić o tym, co mi się nie podoba w ekipie i w ludziach, z którymi pracuję, żeby nie, nie, nie musić tego mówić na zewnątrz. To mi bardzo pomogło, ale, ale raczej to nie była terapia w związku z tym, co ja przeżywałem jako... Współozależniony chłopak, bo ja to przeżyłem już wcześniej. Ja jestem bardzo zainteresowany terapią. W ogóle to jest można powiedzieć, że jest takie moje, moje drugie ja. To mnie bardzo ukształtowało w dorosłym życiu i przyznaję, że chodzą plotki po mieście, że, że Konrad zwariował mówi tylko o terapiach, ale tak naprawdę, ale tak naprawdę, jeśli chcą mnie naprawdę poznać, to ja myślę, że powinni się cieszyć, że jeśli ja mówię komuś naprawdę już o terapii, to zamiast twierdzić, że jestem szaleńcem i mówię tylko o terapiach, powinni się cieszyć, że, że tutaj odkryli prawdziwego mnie, bo potrafię się na tyle otworzyć, że im opowiem coś ekscytującego o tym, co, do czego znowu doszedłem, bo to jest, to jest jak w grze komputerowej. Ci, co myślą, że pójdą na, na trzy sesje terapeutyczne i, i wykonają robotę, są w totalnym błędzie. Jest to jak gra wideo wielopoziomowa, w której się człowiek wgłębia i zaczyna poznawać. Ja sam dopiero jestem na jakimś nowym etapie mojej terapii, tego, żebym mógł zacząć czuć, bo to właśnie o to wszystko się rozchodzi. Wszystkie w sensie, och... że z tym masz największy kłopot? Naj, Myślę, że wszyscy, kłopot. wszyscy mają z tym największy kłopot. Ale wszyscy z takich rodzin? Czy Wszsz... Wszyscy w ogóle, w ogóle? dzisiaj w, w ogóle w naszym społeczeństwie mają kłopot z tym, że są odcięci od uczuć. Traumy, które przeżyli w dzieciństwie i to nie musi być trauma alkoholizmu, ale z innych jeszcze, inne rzeczy, które im się wydarzyły, coś powodują w mózgu, że ta synapsa jest po prostu zamykana i, i nie dochodzą uczucia, i wtedy tak naprawdę okazuje się, że możemy przejść przez życie nie mając żadnych uczuć. Możemy chodzić do pracy, oglądać filmy, nawet płacząc, nie wiedząc dlaczego, ale tak naprawdę nasze ciało cały czas wszystko odbiera w, w takim wiesz postaci, że my tego nie możemy czuć. Więc ja, taki gość, który tak bardzo musiał się odciąć z racji alkoholizmu mojego rodzica i współozależnionej matki, musiałem odciąć te wszystkie emocje od, od siebie, żeby przetrwać, żeby móc przeżyć ten czas. Ale później w dorosłym życiu okazywało się, że ja nie potrafiłem podjąć pewnych wyborów, bo nie wiedziałem skąd je brać tak zwana intuicja. Więc dzisiaj, kiedy powoli zaczynam mieć w końcu dojść do, do emocji, i od, od emocji głębszych czyli ewidentnie ciało mi mówi coś, czego nie mówiło mi wcześniej, jest to dla mnie znowu wymierna odpowiedź na to, że mogę podjąć decyzję, żeby pójść w prawo lub w lewo. Mm -hmm. Przez długi czas nie miałem tego narzędzia i czasami szedłem w prawo, a czasami w lewo, a czasami nie wiedziałem, dlaczego idę w ogóle. Mm -hmm. Więc... Czyli jakaś strategia, która była ci pomocna, jak byłeś dzieckiem, po prostu przestała spełniać swoją funkcję. Mówię o tym odcięciu od uczuć. Bo... No, a gorsze to, że my o tym nie wiemy. To nie jest tak, że musiałem to przeżyć. Na przykład, na początku, kiedy taka terapeutka się pyta, jak się czujesz, to naprawdę bardzo łatwo jest odpowiedzieć, I'm fine. Czyli być takim amerykańskim chłopakiem powiedzieć, wszystko okej. Okay. I, I w sumie, same wszystkie OK jest też bardzo przyjemnym doświadczeniem, ponieważ ciało reaguje dobrze, no bo chce i można, można się przyprogramować, czujesz się lepiej niż tak naprawdę się czujesz. Ale jak już miałem się w głębi w, w to jak się czuję, no bo I'm fine nie wystarczało w terapeucie. Musiałem stanąć przed murem i, i, i powiedzieć tej osobie, nic nie czuję, no i co teraz? Czyli włączała się pewna agresja, bo ja nie wiedziałem w ogóle. Więc na początku, żeby w ogóle opowiadać terapeucie o tym, co czuję, musiałem się skoncentrować na ciele, czyli ewidentnie powiedzieć na przykład takie zdanie, no ona, co czuję? No boli mnie kolano. Czyli mo, mo, moje początki, jeśli chodzi o, o wyjawianie emocji i tego, co czuję, musiałem znaleźć w sobie w postaci jakichś drobny, drobnych bólów. Na przykład, że boli mi dzisiaj kolano, albo że boli mi głowa, albo że mam chrypkę. że sobie od ciała do emocji, tak? tak? Tak. Później zrozumiałem, że kolejną emocją, która jest ważną, którą odkryłem, to jest strach. Że jednak strach jest... Lęk? Strach w ogóle. Strach, czyli jako taka pomoc ostrzegania przed czymś. Tak dużo używałem tego strachu, że ten strach jest teraz bardzo wyczulony i ten strach jest cały czas we mnie. Więc uświadamiając sobie, że się boję, to to było bardzo takie przyjemne, że mogłem w końcu powiedzieć: boję się, ojej, ja się boję. Bo, bo tak naprawdę przez cały czas był strach. A, a człowiek mówi sobie, ja się nie boję, ja się nie boję. Ten podcast jest o, o, o odwadze, więc, więc uświadomienie sobie, że człowiek ma w sobie strach jest, jest bardzo pomocny, bo wtedy naprawdę możemy to zauważyć, pobyć sobie z tym. Kurwa, no chyba, ra. że tego jest strasznie dużo. No, wtedy nawet, jak jest, nawet jak jest tylko strasznie dużo, trzeba z tym pobyć. Lepiej pobyć w strachu, jeśli jest się w strachu, niż y, mówić sobie, że nie ma strachu, kiedy ten strach jest. Więc to jest bardzo budujące, kiedy można sobie powiedzieć, tak, ja się boję. Mm -hmm. A ty się bałeś zrobić ten film? Tak się odkryć? Ja się, ja się bałem robić film. Robienie filmów w ogóle wiąże się z ekspozycją. Mój pierwszy film, z Zamiana, był źle odebrany. To mi zabrało parę lat życia. O, w sensie podnoszenie z tej porażki, tak, tak? Tak, podnoszenie z porażki, więc to jest też dziwne, że można powiedzieć, że zawsze chciałem robić to, co kocham, a kochałem robić filmy, i kiedy zrobiłem film, został on na tyle źle odebrany, że, że mnie to zraniło. To było smutne. Kolejny film starałem się zrobić, żeby ten pierwszy przykryć, i okazało się, że też nie było tak łatwo, że jednak trzeba się zmierzyć z ludźmi, którzy mają inne zdanie, inne opinie, więc. Teraz, kiedy miałem zrobić film o alkoholizmie i to o, o swojej prywatnej historii, przede wszystkim musiałem sobie powiedzieć, że robię ten film dla siebie, że ja mam go zobaczyć tak jakbym chciał go zobaczyć dla siebie. A te wszystkie środki, o których mówiłem wcześniej, scenografia, aktor, który jest podobny do mojego ojca, czyli Maciej Sztur, Maciej Sztur powoduje, że ja się czuję po prostu, jakbym się przeniósł do tamtych czasów i mogę tym sobie Zarządzasz. zarządzać. No? No? Powiedz, pokazałeś swojemu tacie scenariusz, bo twój tato umarł w 2017, tak? Czyli zanim, nie, nie miał szansy zobaczyć tego filmu, ale czytał scenariusz? Tak, czytał scenariusz i na początku, przy pierwszej wersji powiedział, że, że ja to sobie tam trochę wymyśliłem jednak w tym scenariuszu, bo on wiele z tych rzeczy w ogóle nie pamięta. Dziwne. No. A ja mówię, no, oczywiście, że nie pamiętasz, bo, bo byłeś pijany, no ale to było... Był moment, bo mój ojciec był aktorem, że on chciał partycypować, i kiedyś już miało się dziać, dochodziły go słuchy, że ten film może powstanie. To najbardziej to w ogóle to by chciał zagrać w tym filmie, bo to zawsze trochę pieniążków by dostał, zawsze znowu jakaś ekspozycja. On grał w mój filmie Zamiana przy pani Szapołowskiej, grał takiego właśnie pana. I to było dla niego bardzo przyjemne, że raptem aktor, który nie ma w ogóle dostępu do filmu fabularnego, dostaje scenę z szapołoską. Jest jej mężem i może grać i syn to reżyseruje. Wcześniej grał w paru moich reklamach. Myślę, że był zadowolony z tego, że pewna inwestycja zaczyna się mu opłacać też. Nie? W sensie o sobie mówisz? Tak, tak. że, że Wychowałem sobie reżysera, który teraz będzie mi dawał pracę. Nie? Natomiast Później już miał na tyle kłopoty z alkoholem, że nawet nie widział drugiego filmu. Nie był w stanie zobaczyć drugiego filmu, pomimo tego, że była premiera tam u niego w Strachowicach, gdzie mieszkał. Był ten film w kinach, nie mógł nawet wyjść, już, żeby go zobaczyć. Był tak zniszczony przez alkohol, nie mógł chodzić. I ostatecznie dostał zatoru i zmarł. No i cóż, no, trzeba, trzeba żyć dalej. I, I to na pewno mi nie powstrzymałoby nie robić tego filmu. Ale nie powiedział ci coś takiego, synu: nie rób tego filmu. Nie, nie, nie. Ja nie. się wstydzę. Nie, nie. Nie, nie było tak. On w ogóle mówił o sobie, że jest alkoholikiem? Tak, on został jakby bardziej nauczony, że, że, że powinien mówić, bo on akurat był na, na tyle cyniczny, że AA do niego nie dochodziło. On miał bardzo duże kłopoty z tym, że, żeby chodzić na te mitingi anonimowe. Ale próbował. Alkohol. Próbował i miał wielki kłopot z tym. Największy miał kłopot z tym, że tam było dla niego tak dużo nieinteligentnych osób. No, mówił dosłownie, że jakieś formy hołoty, który musi wysłuchiwać jakich nudnych historii. On był bardziej Bukowski i lubił te książki Bukowskiego. Tak o, chciał myśleć o sobie. Ja myślę, że tak. Więc tutaj jakby miał AA z Bukowskimi, to może byłoby mu łatwiej. A może jeszcze gorzej, bo by zobaczył, że nie jest tak interesujący, bo okazałoby się, że jest 12 Bukowskich. Nie? Psychologia ludzka jest, jak wiesz, bardzo zakręcona. Ale na pewno... Stwierdził mnie w ogóle, żeby ten film był i nie było czegoś takiego. Na szczęście, prawda? Nie miałem tego typu bariery, że robię ten film, pomimo tego, że rodzice mi zabronili kategorycznie bym go robił. O to by musiało być. Dopiero obciążenie. A wprowadziłeś jakieś zmiany w scenariuszu po śmierci taty? Tak, wprowadziłem wiele zmian, ponieważ miałem akces do jego mieszkania i zobaczyłem jego notatki. To właśnie z, z tych notatek zobaczyłem, że pisał jeszcze w latach 70. To jest niesamowite, że kiedy człowiek wchodzi do takiego mieszkania, okazuje się, że coś dla mojego ojca było na tyle ważne, że od lat 70., czyli jeszcze przed moim urodzeniem, zbierał te pożółkniałe kartki, na których pisał poezję. I, I ten wiersz, który jest w filmie, jest tym wierszem. To jest jeden do jeden wiersz. I myślę, że gdyby widział ten film za światów, byłby totalnie zaskoczony, że ten wiersz został wykorzystany. W latach 80. nie było ksera i ten akurat wiersz był przepisywany na maszynie ileś tam razy. Tak jakby on nie wiem, chciał później mieć koleżankom dawać ten wiersz albo... Ja go nie, nie pamiętam, nie umiem go zacytować, ale tam było coś o dzieciństwie jako jedynej krainie, która to, była szczęśliwa. Ja też go nie potrafię zacytować ale tam było o dzieciństwie, powrót do nikąd się nazywa ten wiersz i właśnie jest esencją tego, czym prawdopodobnie Alek, mój ojciec wtedy był, bo ja go też, ja też nie rozumiałem. To, że Ma Maciej to wyrecytował jak kawał poezji, ja tego w ogóle nie, nie rozumiem. Ja nie, jestem, ja nie jestem osobą, jestem wychowany w latach 80-tych. Komiks, wiesz, Star Wars i Lego, ja nie potrafię tej poezji tak zinterpretować, tak mhm. jak są osoby, które to potrafiły w latach 80 bo to było wtedy bardzo popularne, ponoć. Jak ja pokazałem producentowi, że mój ojciec pisał wiersze, to... 30-letni procent powiedział, a oni wszyscy pisali wtedy wiersze. Ale zobacz, zostały te. Notatki też zresztą, no, z tych i zostały notatki, w których tam było napisane, że a najbardziej chcę się pić, kiedy nie piję. Ten tekst został włożony w momencie, kiedy ja to przeczytałem. Zresztą, kiedy ojciec zmarł, mogłem inaczej w ogóle popatrzeć na jego historię, ponieważ była to historia zamknięta. I wtedy w ogóle poczułem pierwszy raz, jaki on miał kłopot w ogóle z alkoholizmem. I wtedy jeszcze, w latach 2011-12, kiedy ten projekt powstał, to było zaraz po terapii i miałem trochę takiego, chciałem trochę tak roszczeniowo trochę tak pokazać. Zobaczcie, co mi się przydarzyło. Że, Opowiedzieć taką Tak, tak że, że, takie, że takie krzywdy mi ktoś wyrządził i to jest nie fair i tak dalej. A tutaj, kiedy on zmarł, zacząłem po prostu inaczej patrzeć w ogóle na alkoholizm. Że może, może naprawdę nie dało się za bardzo zrobić. To, że ten film do dziś działa i będzie działał, jest właśnie... Nie tylko tym, że jest to alkoholizm, tylko jest to o, o facecie, którego się lubi. Tego Maćka się lubi, tego Alko się lubi w tym, w tym filmie. I, A jego syn to go nawet kocha chyba, co? Dokładnie. I w momencie, kiedy po prostu trzeba się z tym zmierzyć, ja czy w ogóle wierzę, że byłoby mi łatwiej tak przynajmniej sobie wyobrażam, że, że gdyby mój ojciec był katem i złym człowiekiem, to byłoby mi łatwiej go opuścić i uciec, zrezygnować. I są znam takich ludzi, którzy nie rozmawiają ze swoimi ojcami, z, z matkami, odrywają się od, od, od tego całego systemu, ponieważ wejście w ten system oznaczałoby współzależnienie. Czyli ten pierwszy telefon na święta by oznaczał, że zaraz musi im znowu pieniądze dawać, musi im znowu pomagać. To jest bardzo smutne, przykre. Ja, ja, ja też to miałem. Ja też to miałem, będąc trzydziestolatkiem, latkiem kiedy, kiedy mój ojciec wykorzystywał takie manipulacje, w których mówił, że jeżeli ja czegoś nie zrobię, to on umrze i, on, i będę miał poczucie winy i tak dalej. Czym czy mocniejsza była moja terapia i, i, i moje karate, że mówiłem nie, tym widziałem bardzo mocną manipulację. Ale dlaczego ta manipulacja była? Ponieważ to, czego my nie wiemy, a wiedzą ci alkoholicy, którzy przy, przegrali walkę z alkoholem ostatecznie, myślę o, o takim Mafiu Perry na przykład, o takim gościu, czytałem jego. To, mm. Autobiografię, ja w, którym, też. w którym on bardzo prosto mówi, że nie umie, nie potrafi inaczej, że on by chciał. Więc on się ściekał na redaktorów, którzy, by, którzy mówią, przestań pić. Po prostu przestań pić. Nie ma czegoś takiego, jak po prostu. Ja zrozumiałem, że w niektórych chronicznych przypadkach alkoholizmu, u tych ludzi, nie ma czegoś takiego, jak po prostu przestań pić, bo po prostu nie istnieje. Siła tego nawyku jest tak mocna. Że oni są zmuszeni, właśnie. Widzimy tych narkomanów przecież na ulicy. Czy oni naprawdę chciałoby im się wyjść o 6 rano, żeby, żeby pracować na to, żeby tą działkę dostać? Nie, to musi być jakaś ogromna siła, która powoduje, że oni o tej 6 rano wychodzą. Tak samo Alek. Jak ja bym jutro miał wyjść, na przykład o 6 rano, no musiałbym mieć motywację, chcę schudnąć, idę na siłownię, okej. Okay. Ale tak łatwo jest powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj nie, a ci ludzie. Mieli tak, że oni po prostu nie mieli wyboru, czy wstawać, czy nie. Prawdopodobnie ból organizmu był tak mocny. Że powodował też agresję, że najpierw musiał załatwić sobie na ten alkohol pieniądze. Tych pieniędzy już nie miał, więc musiał zrobić rano awanturę na nerwach po prostu, bo już przekonać tą żonę, żeby dała te pieniądze, żeby kolejny dzień to przeżyć. I później pójść, kupić, jeśli nie, to stanąć z tymi kloszardami i czekać, a ktoś coś przyniesie. To, cała, to jest cała jakaś taka, wiesz, struktura. No. A ty kiedyś chciałeś mieć innego ojca, jak byłeś dzieckiem? Tak, chciałem Chciałem mieć. Najchętniej, żeby to był Harrison Ford albo Steven Spielberg. A dzisiaj? Dzisiaj myślę, myślę, że to, co dostałem, mnie ukształtowało, to jest moja historia i trzeba się tego trzymać. Ta tożsamość jest bardzo ważna. I ja tutaj chcę powiedzieć, że ostatnio odkryłem, bo cały czas czytam o tym, że bardzo wiele osób, którym było współodzależnionych, tak naprawdę nie wie, że mają. Z, yy, Borderline, wiesz? O, Ukrytego okay. borderline'a, że. To że jest takie zaburzenie osobowości. Tak, tak? Podwójne, tak, zaburzenie osobowości. Ja ostatnio przeczytałem bardzo poważną książkę o tym. Przeczytałem te dziewięć punktów. Wystarczy mieć pięć, żeby sobie powiedzieć, że jest się borderline'em. I, I jedną z tych punktów jest właśnie tożsamość. Że takie osoby na do końca tak naprawdę nie wiedzą, kim są i się miotają. A teraz to można zobaczyć bardzo na Instagramie. Hmm. Że, że zmieniają swoją osobowość tak bardzo chcąc być kimś innym i zasłaniają tym kimś, czym naprawdę są, to piękno. A to piękno właśnie wychodzi od serca. Ja ostatnio byłem na takiej wspaniałej sesji. Pani jest szalatanem. Mu mówi dosłownie, ja się nigdzie nie uczyłam, ja to robię od paru lat. i. Widzę, że jesteś bardzo poszukującym. Jestem, tak. I właśnie krzywda się nie dzieje. Poszedłem do takiej pani, po prostu przepracowałem sobie jedną z traundry, że był sobie ten paromiesięczny noworodek, czyli ja. Nikt nie chciał do mnie przyjść. Ja już nawet nie płakałem, pamiętałem to. Była muzyka, y, której nie lubiłem, włączona w kółko. Po prostu pewna, wiesz, jakaś piosenka w, w magnetofonie. I okazało się, że ja mogę z przyszłości sobie pójść tam, do tego małego Konradka. Ty teraz, Konrad, ja teraz, który, tak, ma lat 40... który ma lat 45. I sobie przychodzi do tego miejsca. I ta pani się grzecznie pyta, no i co robisz pierwsze? A ja wściekły. Chcę wyłączyć ten pieprzony magnetofon. A czego ty szukasz? Szukając tych wszystkich, sprawdzając te metody. Szukam, co byś chciało się? Szukam, szukam teraz cały czas uczuć w sobie, które mi pomogą w życiu podejmować decyzje i żyć jak człowiek. A ta historia alkoholowa w tobie jest cały czas? Nie nie czuję, żebym, żebym żył alkoholizmem. Ojciec mi czasami śni pijany, ale, ale to jest. To, to jedyne... A trzeźwy ci się śni? Czasami też, tak, ale też mi się śni pijany. Więc, więc to mnie męczy, bo w śnie, znowu jestem tam i nie wiem, że, nie, że ojciec nie żyje, nie wiem, że ja już tego nie mam problemu i tak dalej. Natomiast ja muszę skończyć ten wątek, że, że chodzi o to, że kiedy przyjmujesz tego małego konradka do siebie i wkładasz go do, do serca, ja, ja tak zro, zrobiłem, wykonałem. Oczywiście ta pani po prostu ładnie cię prowadzi, to jest moment że człowiek tak czuje serce jak nigdy i ja tak poczułem i spytałem się, co to jest? Ona powiedziała, to jest miłość. I wtedy też zrozumiałem bardzo szybko, że ci religijni, którzy chodzą na te wielkie spotkania ewangelickie z Bogiem, kiedy są tam z, z, ze wspólnotą i uwierzą, wezmą Pana Jezusa do serca, tak? Nie? I poczują to? to są przeszczęśliwi i super. I ja dodarłem to z, yy, bez pomocy religijnej, po prostu wziąłem Konrada do serca. Można powiedzieć, że Konrad na się Jezus. Je, rozumiesz, nie, nie chcę nikogo urazić, dlatego nie, nie będę, nie będę pogłębiał te, tego, ale efekt tego jest taki, że zacząłem znowu czuć. I powiem ci, że od tego czasu zacząłem czuć ciało jak nigdy wcześniej. Przed pójściem i W ogóle teraz, jak mówię ci teraz, już mam jakieś takie, już z ciało reaguje, że ma takie dreszcze trochę. I to jest przyjemne, bo Rozmroziłeś się. Trochę się rozmroziłem i, 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 i mogę podejmować decyzje właśnie z ciała. No. Ewidentnie, jeżeli ktoś mnie wkurzy, to mnie boli już brzuszek, wiesz, a wcześniej nie, tego nie było. E ja mi się wydaje, że ten swój film też trochę robiłeś na takim e, odcięciu, nie? No. Bo on sam w sobie jest bardzo autentyczny i emocjonalny, ale ja sobie nie wyobrażam i trochę nie wierzę w tą twoją opowieść, że ty mm. tak przemknąłeś przez ten film. Że tam może raz się zgięło, ale poza tym to wszystko było super. Okej, okay, to, ci, to ci powiem dosłownie, co, co zrobiłem. Ja, ja wtedy brałem formę psychotropów. Antydepresantów. Antydepresantów, bo, bo ja potrzebowałem tej, tej szyby, bo potrzebowałem mieć tą siłę. To, było, to, była to była moja decyzja. To trwało, rozumiem. Tak, tak. Ja dopiero zacząłem płakać. Jak zeszły leki, zobaczyłem materiał już zmontowany, bo, bo zacząłem pracować nad muzyką, i tak, i ta emocjonalna część y, jej potrzebowałem, i wtedy kompozytor mi wysłał początek, to, to, to mi się już chciało płakać. Wtedy pomagałem tak. Być może byłoby mi trudniej robić, ale wiesz co? Czy ja aż tak byłem otwarty, żeby to wyczuć? Nie wiem. Nie, nie wiem, czy jakbym nie miał, nie miał tych leków, czy bym prawdopodobnie tak samo się zachowywał. Kobiety mają więcej tego w sobie, dlatego si siedzące obok mnie panie płakały. Wiesz, mają, mają więcej tego niż my. My mężczyźni jesteśmy uczeni, że mamy te emocje powstrzymywać. To jest kolejna rzecz. Jest tam nie tyle trudniej, ale po prostu mamy pewne przekazania, nie? A mama widziała film, widziała. Mama widziała film, tak. Widziała go trzy razy i. I miała jakieś różne reakcje. Tak? Miała różne reakcje, tak. Jakie? Na początku, pierwszy raz, kiedy widziała, to jeszcze film był skończony i powiedziała, ogląda się jak taki normalny film, ale to, 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 to powiedziała tak, to jak taka mama do syna, bo. W Czyli co, nie oglądała tego jak swojej historii? Swoje... Nie, chodzi, chodziło o to, że prawdopodobnie te wcześniejsze filmy nie potrafiła przywołać, że to, to jest film, który ogląda codziennie w telewizji. Wiesz, że jest nauczona do oglądania pewnego, no jak się ogląda film, to jest przyzwyczajona, że to działa i po prostu się czuje bezpiecznie. A tutaj prawdopodobnie na początku się wkręciła w historię i w ogóle oglądała to jak film, a nie, a nie jak film syna. Chyba to o to chodziło. Ja to, ja to tak przynajmniej mm -hmm. zauwa zauważyłem, i to było dla mnie wielkim komplementem, bo, bo fajnie jest zrobić film taki jak. Który oglądasz jak to, film. To, to, to się ogląda jak jak film, się film. jest mama. A nie wiesz, oglądasz, oglądasz film syna, nie wiesz o co chodzi, a później musisz jeszcze powiedzieć, że. Coś Czy o ci tym się podobało? w ogóle, Tak, ja tak miałem z, z moimi krótkimi metrażami, że, że po tych 8 minutach była 10-minutowa cisza. Nie? No a ten drugi i trzeci raz? Za drugim razem to powiedziała, że chyba zacznie palić. Bo, bo potrzebuje papierosa, bo ta pani cały czas paliła w tym filmie. Ta pani, która grała. I tak, ją. Czyli, czyli Wronika Książkiewicz paliła, a ja pamiętam ich palących, więc oni wszyscy palili I ona chciała palić, tylko, tylko czego myśmy nie widzieli, a ona już widziała. Mama zmarła cztery tygodnie po premierze filmu, więc ona na tych premierach była prawdopodobnie w ostatnim stadium raka, i ja nawet jeszcze o tym nie wiedziała. I była tak podnerwowana tym całym doświadczeniem, że, że potrzebowała tych papierosów. Trzeci raz, kiedy widziała film, powiedziała, że wiesz co, ja to już w tym razem nie patrzyłam już tylko na tą Helenę, czyli na, na siebie, tylko było mi szkoda tego chłopca. Dopiero za trzecim razem to powiedziała, ale to też dopiero do, do mnie to doszło, że jest człowiekiem, który ogląda historię o sobie, więc w jaki sposób empatowała ze sobą w tej historii, widziała siebie w tej kuchni, którą Przede znała. Tak, tak. Siebie. Widziała siebie, widziała siebie w tych sytuacjach, widziała siebie palącą. I też może była bardzo szczęśliwa, że zrobiłem ten film. Była dumna. Nie miała pretensji do ciebie. Nie miała pretensji. O, nic? Była bardzo dumna. Nawet pamiętam, jak już w grudniu, czyli no parę tygodni przed przed jej śmiercią, i myśmy nie wiedzieli, że ona tak szybko umrze. Więc ona słuchała tych moich online wywiadów i tak tylko wychylała się i pokazywała, że jest ok, że super, że świetnie. Mi to dawało jeszcze więcej energii. On, ja myślę, że ona odeszła wiedząc, że, że jej syn osiągnął to, co chciał. To jest dla matki bardzo ważne. Ty nawet nie wiesz, ile, ile razy miałem w grudniu te, te, te życzenia. Życzę ci, żebyś mógł być tym filmowcem, który byś chciał być, nie? A na ostatnich powiedziała: Życzę, życzę sobie, żebym dożyła do kolejnych świąt, co było czymś nowym dla niej, bo zazwyczaj, zazwyczaj mówiła właśnie, żebym życzę ci, żebyś był tym filmowcem. Ona. Wiedziała, że tym filmowcem już zostanę, zostałem przez ten film. Wiedziała też, że film jest ważny. Widziała, jak koleżanki reagują, jak, jak prasa reaguje, jak widziała w, w telewizji, wiesz, paski na Gdyni, że wspaniały film, że to, to, to wszystko, myślę, że dało jej poczucie takiego spełnienia, że, że ten jej syn po prostu osiągnął to, co, to, to, co chciało, nie? Ty powiedziałaś, że ten film zrobiłeś przede wszystkim dla siebie, ale czy w w pewnym momencie jednak nie dotarło do, do ciebie, jak ważny on jest też dla innych ludzi. To jest dziwne doświadczenie, kiedy coś tak osobistego jak te, tego typu film, człowiek pokazuje ludziom, a, a ludzie mówią, Pan opowiedział moją historię. No, przyznaję, że to na początku to nie było dla mnie komplementem, bo było dla mnie takim bagatelizowaniem no, czy... tego mojego życia. To jest tak jak A, w tym filmie... Blade... Że jesteś jednym z wielu, tak? Oto, wiesz, w, filmie, w filmie Blade Runner jest taka scena, kiedy Harrison Ford pyta się robota, Pamiętasz takie robaczki, które, które tam kiedyś były i tam otworzyłaś tego jednego pajączka, i ta, ten robot powiedział: Tak, 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 i wyszły z takie małe pajączki z tego. No, to nie są twoje wspomnienia. To jest wspomnienie Tylera, siostrzenicy, mm -hmm. gościa, który ci włożył chip. Więc ja poczułem się jak trochę taki robot, a, a już w dosłownie, kiedy byłem w Talinie, jakaś taka dziewczynka na festiwalu, na festiwalu tak, filmowym podeszła do mnie i powiedziała po angielsku, że. Że ona miała dosłownie to samo trzymała mamę w tapczonej Ja byłem w szoku, bo ja sam nie trzymałem mamy w na półce, tylko w, w szafie, a na tapczonopułka... Gdzie ukrywaliście się przed ojcem? Tak, gdzie się przed ojcem. A tutaj pomyślałem, że jeżeli się uda aktorkę włożyć do tego do tego półki, to zrobimy to. I naprawdę Weronika tam weszła naprawdę można zamknąć no kiedy to się okazało oczywiście ja, ja tam planowałem myślałem sobie jako reżyser mm -hmm. że jeśli to się nie uda to zrobimy że się wy, wyłamie tam w taka część tej ta póki, że ona no ja już skombinowałem coś ale to się udało i to jest scena która trzymam w napięciu ale okazuje się że jest to sceną jeden do jeden wielu wielu osób którzy jeden do jeden naprawdę się chowali w tych meblach. No rozumiem, że na początku to było dla ciebie takie trochę rozczarowujące, tak? Że ktoś jakby... Znaczy... <noise> że nie. nie jest to jednostkowe doświadczenie, a później po, widziałeś... Ja, ja poczułem się, mhm. że, że nie jestem wyjątkowy, że, że ta moja historia nie jest wyjątkowa. No, to jest tak, jak gdybyś mi opowiedziała coś, coś, co jest tylko twoje. No, w końcu byś się otworzyła przede mną i byś powiedziała mi jakąś część którą wiesz, że jest tak personalna, żeby ci na dłużej leciały. A bym powiedział, no no tak, miałem to w tamtym tygodniu. Tak. Jak się poczuła. Nie? Ale się cieszę oczywiście. Bardzo mi cieszy, że po latach, po dwóch latach cały czas ktoś, kto zobaczy film, jest to dla, dla tej osoby tak duże doświadczenie. Bardzo dużo osób w tym roku widziało to na Netflixie w innych krajach, bo w Polsce na Netflixie tego nie ma, ale w innych krajach był. No to jest ciekawa jest, tam jaka są reakcja z innych jakby kultur. No, znaczy, to przede wszystkim to, są, to jest Polonia. Która, hmm. czyli Polonia sobie miała zobaczyć film, i to zazwyczaj są wprowadzani w pułapkę, co zawsze chciałem, żeby to było. Zobaczyli wesoły plakat, chcieli zobaczyć trochę o latach 80., dostali 90 lata i później łup. No i, i na tyle dostali tego łup, i to jest w ogóle fajne, że taka osoba nie tylko skończyła ten film i zaczęła myśleć o sobie, ale. Wzięła się za Google, dorwała mnie na Instagramie czy tam na Facebooku. One są zawsze w folderze takim, tym, tym innym. Przepraszam, że piszę o trzeciej w nocy. Nie? To są emocje. I co, co tam, o, o czym do ciebie piszą? Piszą o tym, że... To jest dosłownie jeden do jeden, ta sama historia. Bardzo się cieszę, ten film widziałem, widziałam. Bardzo panu dziękuję, że dla nas Pan to zrobił, że dla mnie to zrobił. W końcu widziałem to z moim chłopakiem, teraz mnie bardziej rozumie. Widziałem to z ojcem, ojcu jest przykro. A piszą do ciebie alkoholicy, którzy piją albo pili? Nie, nie. 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 Na spotkaniach z twórcą było paru alkoholików, i ale to zazwyczaj są nacy alkoholicy którzy potrafią powiedzieć, panie Konradzie, ja tak robiłem swojej rodzinie, ale nie piję już od 32 lat i 7 miesięcy. Teraz jeszcze bardziej wiem, co wtedy zrobiłem te 30 lat temu i będę ich jeszcze dzisiaj przepraszał za to. Okej, okay. <grym> nie? To zazwyczaj są ludzie, którzy mają ten tam widzisz, mają to szczęście, że, że mogą w tej abstynencji wytrzymać tak długo mm -hmm. i że dla nich to, to jest jakieś przypomnienie tego, jak mogłoby być, jak było. Są też osoby, które na przykład piszą, bardzo się cieszę, że moja mama jednak odeszła od ojca. Tak długo miałem do niej o to pretensje, a po pańskim filmie Dzisiaj jeszcze zadzwonię do niej i powiem, że dziękuję jej za to, bo bohaterka tego pana filmu nie zrobiła tego, co moja mama, nie miała tyle odwagi. A na ciebie jak ten film dzisiaj pracuje po tych prawie trzech latach, tak? Dwóch i pół roku. Pracuje tak, że. że z na tej sesji w piswie, może w, na tej nie, chyba mi się nie uda, ale, ale będę chciał zrobić drugą część, czyli te, tą drugą część tego dorosłego, bo tyle osób, które do mnie pisze o, o tym, żeby powstała druga część, tak bardzo oczekują się dowiedzieć, co teraz. To ja teraz też czekam. No. Ja napisałem książkę powrót do tamtych dni. W tym roku jest teraz w formie redakcji z kimkolgą strachotą to robimy i Panem Jakubem, Żulczykiem. będzie wydana ona, prawdopodobnie w tym roku, jestem w fazie takiej redakcji. To też niesamowite doświadczenie, że, że, że Pan Michał mi pomaga w tę tą książkę, i okazuje się, że każde zdanie ma znaczenie w książce. Mm -hmm. to teraz A nie wiedziałeś. Tu. Nie wiedziałem. W tej książce są losy 40-latka i 12-latka. I to jest na tyle mocne, że bardzo bym chciał jednak pokusić się i zrobić tą drugą część która nie będzie, nie będzie miała nic raczej wspólnego z tym pierwszym, ale, ale przynajmniej to, że widz, który będzie pamiętał... Ten, tą pierwszą część będzie mógł sobie zobaczyć, co teraz robić. No bo, bo osoby, które nie ma, nie chodzą na tę terapię, nie przeżywają życia tak, jak, jakby mogli przeżywać, I, i to akurat ten film mógłby im pokazać. Albo jeszcze zniechęcić bardziej, nie wiem. Nie, widzi, nie zrobiłem filmu, więc nie wiem. A ty się w ogóle utożsamiasz z tym DDA, bo różni specjaliści uważają, że to jest coś dyskusyjnego. Jest też, ja są ja też... nie lubię DDA i w, w mojej... nie lubisz tego określenia. Nie, nie tak? lubię w mojej Dlaczego? książce DDA, bo. bo... Ani nie czuję się dorosły, ani nie czuję się dzieckiem, a już na pewno nie czuję się alkoholikiem. Więc y, tak napisałem w książce. I, 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 natomiast bardziej mnie przekonuje to, że, że zostały wykonane pewne zmiany w osobowości, w których tak trudno jest nam podejmować decyzje albo wyśrodkować te życie. Czyli na przykład obżarstwo kontra totalna dieta. Ty tak masz? To, to jest tylko to jest przykład. Bardzo komuś pomagam, kontra. Nie chcę nikogo znać, nikomu nie chcę pomagać, w ogóle z mnie w skrajności. Sprawa. Tak. Wzłapanie tego i znalezienie tego środka daje wtedy nam tożsamość prawdziwego my, którym byliśmy i jesteśmy. To mnie interesuje w życiu teraz, żeby, żeby, żeby znaleźć ten środek, bo, bo to jest wtedy bardzo, bardzo ekscytujące, że, że, że można być w charakterze, że nie trzeba się zmieniać, że nie trzeba, nie trzeba sobie robić nie wiem, większych piersi, lepszego nosa, żeby, żeby, że, że, że to wszystko mamy w tym, w tym wnętrzu. Świetne to jest. No. A jaki jest największy ciężar, jakiś największy, najtaki naj... Najtrudniejsze dziedzictwo z tego dzieciństwa, które wyniosłeś? Czego byś się pozbył najchętniej? Z Niepewności. Sobie. Zawsze mi towarzyszyła niepewność. Stało się dla mnie czymś do dziś, jakąś abstrakcją. Ale chciałbyś tego? Nie wiem. Na przykład, co, co było interesujące, kiedy tej, tej pani szarlatanicy spytałem się. No Dobra, pani, pani już wszystko, pani, pani czuje. Pani wiesz? szarlatanico. pani już pani nie czuła, a pani teraz czuje. I jak jest lepiej? Ona gorzej. Ja mówię, jak to? No wszystko czujesz, człowieku. No. No, Więc uważaj, nie? No, to, to jest ciekawe. No, ale już ja, ja myślę że naprawdę, że lepiej czuć niż nie czuć. W dobie AI, przynajmniej możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, a nie jesteśmy jeszcze jednymi robotami. No, Mi to kręci. Natomiast nie jestem gościem właśnie, który będzie namawiał wszystkich na jestem, Mogę sobie opowiedzieć osobom, które chcą się czegoś dowiedzieć o tym, co ja przeżyłem, na jakim etapie jestem, bo to, to mnie kręci. I to jest właśnie też moją, moją tożsamością. Dla niektórych może to być, że, że trochę zwariowałem, bo mm -hmm. w ogóle mówię o czymś takim, mm -hmm. a nie o samochodach i kolejnym filmie. Nie? Mm -hmm. Ale okej. Okay, no. Czy ten film i w ogóle to, co się zadziało wokół niego, jak on też nadal dla wielu osób jest ważny, to jest najodważniejsza rzecz, którą zrobiłeś? w swoim życiu? No Co tak, zadałaś mi te pytanie ostatnio. W... Taką pracę domową ci zadałam. Tak, mi Nie, dla mnie najważniejsze w życiu było to, że wyjechałem do Australii w wieku 18 lat. Że potrafiłem zostawić wszystko za sobą, nie tylko rodziców, ale państwo. I wyjechać do Australii, byłem tam 6 lat, od 19 roku do 25 roku życia, mieszkając nie mając tam żadnych relatives, żadnych, żadnych osób, które mogły mnie wspierać. Byłem na takiej swojej takiej odyssei prywatnej. Uciekłeś z domu? W jaki sposób uciekłem, tak. W jaki sposób uciekłem. W sensie, że miałeś dosyć tego? Miałem dosyć, ale też bardzo chciałem być reżyserem zagranicznym. Chciałem wypróbować się jako filmowiec za granicą. Bardzo mnie ta kultura przyciągała. Chciałem jej, jej w końcu dosłownie dotknąć. Londyn wydawał mi się za, za bliski. Zawsze na, na tych czworakach można dojść, a, a taka Australia była, była czymś takim. Już dalej nie można dalej. Nie, nie można dalej i nie ma tego biletu i, i, i po prostu tam jesteś. To moim zdaniem było naj, najodważniejsze, co zrobiłem. Natomiast da, dalej wykonując pracę domową, nie sądzę, żeby to była odwaga, bo. bo ja nawet o tym nie myślałem. Osoby, które na przykład, jeżeli jest chłopak, który potrafi wchodzić na czubek drzewa i wchodzi na czubek drzewa, jest być może odważny, ale według jego wartości było to po prostu tak naturalne, jak to, że, że, że zjadł sobie, nie wiem, kanapkę. Odwaga zaczyna się w momencie, kiedy człowiek się boi wejść na drzewo albo na, na, na szczyt. A to robi. To jest dla I mnie. I co dobrać. jest tym czymś, czego się bałeś, a zrobiłeś? W filmie powrót do tamtych dni był moment, kiedy musiałem powiedzieć producentowi, że, że 10 stron, które wypisałem i były bardzo zaakceptowane przez niego wylecą i że będę to kręcił na swoim podwórku, a nie, a nie w innym miejscu. W sensie postawiłeś? Bo, tak, tak. Bałem się strasznie. To była moja forma odwagi, bo bo byłem prze, przerażony, kiedy, kiedy, kiedy to robiłem. Bo co, bałeś się, że cały film poleci? Bałem się, że po pierwsze, że, że ja już wiem, że to jest dobre, co robię, a, a jak, jak mi powiedzą, że, że nie, to będę robił coś, w co nie wierzę. Tak to się zdarza filmowcom. Coppola płakał na Ojcu Chrzestnym, bo tam nie pozwolili mu paru scen zrobić. To jest miła anegdota, żeby teraz posłuchać, ale ostatecznie on wiedział, dlaczego płakał, nie? Więc, Ale w imieniu jakich scen się postawiłeś? Co to było za sceny? To były sceny z naszego czasu, że dorosły Tomek wraca na, na stare śmieci. I dla mnie, dla mnie to było już niepotrzebne do opowiedzenia, bo albo to bo warto opisywać w dłuższym filmie, na przykład takim filmem jest lektor, o tej Niemce, która nie umiała czytać, wiesz? to po prostu to była właśnie his historia starszego faceta. Który ma flashbacki do tego co się, i, i, to, i ta struktura dla mnie działałaby w tym filmie, gdyby to byłoby, teraz trochę jesteśmy tu, trochę tu, a tutaj chciałem, żeby to już było tylko jednowymiarowe, nie? Żeby, to był, żeby to był ten czas, żeby w ogóle zacząć. Witamy w naszej bajce lata 90. Poczujcie się bezpiecznie. Pamiętacie, jak, jak leciały 50-15, a fajnie się grało w kapsle, nie? A fajnie, hmm. jak przychodziła niemała dziewczyna do klasy, to było fajnie, jak się miało wideo, tak? To jest ta pułapka, w którą właśnie tak. wciągamy się. ta pułapka, wizy. tak. A zamiast, zamiast zniszczony człowiek przychodzi na stare śmieci i po prostu ma jakiś kłopot, widzi i raptem idzie do psychoanalityka. Hmm. To tego nie chciałem. Hmm. I to było odważne dla mnie, bo ja się bałem to powiedzieć. A ja myślałam, tak sobie zastanawiałam się w, w domu, co powiesz na, na to pytanie, jaka jest na, najodważniejsza rzecz, jaką zrobiłeś w życiu, i sobie pomyślałam, no to może Konrad powie, że to, że został tatą. Mm, nie. Nie, to było nie. easy. Nie było easy, ale, ale. ale... Wiesz dlaczego o to pytam, bo jak rozmawiam z różnymi osobami z takim doświadczeniem, to mówią, że to jest często mówią o tym, że to jest takie. Coś, czego się boją chyba najbardziej. Okay. Że powtórzą ten scenariusz. Albo, A, że, okay, okay. że przekażą coś tym dzieciom, czego by nie chcieli. Okay. Nie, to, Tego to, się nie bałeś? Nie. Na, na pewno, jak się dowiedziałem, że będę ojcem, to, 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 to nigdy tak nie czułem zapachu ziemi, jak wtedy. Po prostu zmieniało mi się. Ja, ja byłem wie, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojny, wie, Wojen i Lego i pamiętam jeszcze przed tym urodzeniem mojej córki, pierwszy raz patrzyłem na te moje wszystkie wiesz, machiny wojenne. Bo <noise> pierwszy raz patrzyłem to, że, że, że dla mojej córeczki, która będzie wychowywała się w tym świecie, jakby nie było, nie będzie chyba dobrze, żeby oglądała, że są jakieś, jakieś stwory, które chodzą, wiesz, jakieś potwory, ludziki yy, z maskami, jakieś czarne charaktery. A naprawdę, jakby nie było, to są Gwiezdne Wojny, czyli naprawdę wiele tych statków to są machiny wojenne, które po prostu miały zabijać. I pierwszy raz zobaczyłem moją kolekcję soku milenium, jak i tak wszyscy, jeszcze, te wszystkie łaziki, at aty jako że równie dobrze mogłem tam mieć czołgi. No i, i wy, wy, wywaliłem to wszystko, nie? Zburzyłem, na szczęście to jest Lego, więc mogłem to zburzyć. Oczywiście, jak dziecko miało dwa lata, pierwszy raz próbowałem pokazać jej Star Wars, nie udało się. Dzisiaj ma 8 lat, wciąż, wciąż nie potrafi tego. Obejrzeć. Obejrzeć, ale szanuję, wie, że, że to jest taty ulubiony jakiś tam film. Mhm. Jeszcze Indiana Jones, ten pan w czapce. No. Też nie, nie potrafi tego zobaczyć do końca. Ale staram, staram się. No. A coś po dziadku, Alku jej zostało? Myślę, że po moich rodzicach mam taką kreatywność, musiała to wziąć w genach. Śpiewa, rob, wykonuje te, takie teatrzyki. Musi być publiczność, musi być, musi być brawo. Bardzo mi się to miło na to patrzy, ale też w związku z moimi doświadczeniami, bo ja byłem w szkole muzycznej bardzo wcześnie, nie chcę jej właśnie pchać, wiesz, że, że teraz do szkoły artystycznej albo coś. I cały czas sobie obserwuję sobie ją i... i fajnie się rozwija. Na przykład basen. Chodzimy teraz na, na basen od, od roku i ona się nauczyła sama pływać, bo się przestała bać wody. Widzisz, strach, nie? Ja w jej wieku jej strasznie się bałem, ale to, że chodzimy sobie na ten basen co, co tydzień, to jest nasza regularne, ona to lubi, ma maskę, raz, później zdjęła maskę. Teraz Byliśmy ostatnio na takim basenie, wiesz, które ma 2,5 i metra mhm. i ona zobaczyła w tej masce, że jest głębia i że ona pływa. Była bardzo szczęśliwa. Ja bym tak chciał, żeby się wychowywała dalej. Na szczęście Cię, powiem Ci, że, że teraz jak jest w tych szkołach, to po pierwsze, od kwietnia nie muszą robić żadnych zadań domowych. Po drugie, do siódmej klasy nie, nie mają żadnych ocen. Po trzecie, byłem już na takim spotkaniu klasowym, typu pokaż mi, co potrafisz. W końcu ci z edukacji wiedzą, że ta cała informacja będą mieć w Google, mhm. że oni muszą już dzisiaj tym dzieciom pokazywać, powiedz nam, co Cię interesuje, w czym mogła być, być dobra. Nie? To jest świetne. To, to, to są taki... takie pytania, jakie ty sam sobie zadajesz teraz, prawda? No wiesz, co ja, ja bym chciał w ogóle, żeby tak było w naszych czasach. To, to na pewno bym mógł powiedzieć, że chciałbym być rockmanem i grać na gitarze. Wtedy to po prostu, jak ktoś to mówi, takie rzeczy to był spychany na margines. No. A co byś chciał zrobić, ale się boisz? Co bym chciał zrobić, ale się boję. Ten strach cię powstrzymuje, czy też lęk. Chciałbym kiedyś mieć związek i na przykład na, na tyle poważny, żeby bez strachu powiedzieć: wyjdziesz za mnie, plus stanąć na tym ślubnym kobiercu przed tymi dziwnymi ludźmi, którzy nazywają się przyjaciółmi, i powiedzieć te słowa tej osobie w, publicznie. publicznie, że niby na całe życie to jest dopiero. Szapoba dla wszystkich, którzy to wykonali i mają te pierścienie na czwartym palcu. No ale wiesz, że to nie chodzi o to tylko, żeby ten pierścień. No mieć, Dlatego ale... wiem, jakie to jest ważne, nie? Chodzi właśnie o to, żeby wytrwać w tym, żeby żeby, żeby się podjąć tego, żeby. Nie wiem, ja, myśli, ja na samą myśl już się boję się, nie? po prostu, że nie, To nie, jest twój największy strach. Tak, tak. Ja, ja, wiesz, ja już nie, ja już nie jestem katolikiem, znaczy nie zrobiłem tych wszystkich papierów papierowych rzeczy, bo, bo tak sobie, myślę, że ktoś już do tego klubu wprowadził, to już niech będę, nie muszę być w nim, ale nie muszę się wypisywać. Ale ale że te osoby potrafią to powiedzieć jeszcze wierząc, że jest to w obliczu takiej siły mocnej, jak bu, boska, tak? To jest dopiero mocne, że oni wiedzą, że będzie trudno później się z tego wyplątać. To nie jest kolejny iPhone za dwa lata na planie, wiesz, kiedy po prostu pani mówi, o to już dwa lata minęły, to po prostu chciałby pan na to Przedłużyć. Nowy, nowy w ogóle. Nie, to jest ten iPhone, który trzeba będzie upgrade'ować, czyścić. Wiesz... To jest... Słuchaj, to tego ci życzę. Dzięki. Jeśli tego chcesz, życzę ci, żebyś mógł to kiedyś. Nie powie... wiem, czy tego chcę. Mówię, że to było odważne. To, to, to... Jakbym to... To, jak to chciał, to bym to zrobił, nie? Tego się najbardziej boję. Ale, jakoś, ale jakaś forma mnie, 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 mnie zachęca. No, no, byłem na paru ślubach. Nie jestem kobietą. Ja Wiem, wiem, że kobiety by chciały być na ślubie, bo jest ta biała sukienka. Ja jestem przekonany, że wiele osób robi to z, tego, z tych pobudek również. <słuchaj> no nie. No, ha. ha. Ale taki facet na przykład. Co on w ogóle? Co? Twoje życzę ci w takim razie, żebyś miał możliwość przekonać się kiedyś. Dziękuję. Czy to, czy to jest coś, czego rzeczywiście chcesz? Bardzo ci dziękuję za obecność w studio i czekam na twój kolejny film. Ja też. <słuchaj> <słuchaj> Trzymaj się, cześć. Dziękuję. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Podcast wydała Urszula Pieczek, a zmontowała Elżbieta Lasocka. Do usłyszenia, Agnieszka Jucewicz.